Superbohaterowie bywają tylko w komiksach. W życiu sami musimy zdobyć się na heroizm i zbudować odporność własnego organizmu. Odporność jest kluczem w profilaktyce i terapii stanów zapalnych układu oddechowego. Możemy ją budować z surowców roślinnych całymi latami, bo nie wykazano poważnych działań niepożądanych. Tu muszę podkreślić, że fitoterapia, której korzysta się wyłącznie z surowców naturalnych, jest cennym wsparciem dla medycyny akademickiej. Medycyna naturalna wróciła do łask, a zioła do kuchni. Zgodnie ze złotą zasadą ziołolecznictwa, zioła należy mieszać, by korzystać z możliwie wszechstronnego spektrum ich własności prozdrowotnych. A surowiec musi być pierwszej jakości. Konsekwencją szalejącego na świecie koronawirusa jest choroba COVID-19, która najczęściej jednak atakuje układ oddechowy. Najbardziej czytelnym objawem obniżonej odporności jest pogłębiająca się choroba i infekcja górnych dróg oddechu do zatrzymania oddechu włącznie. Zioła na szczęście są znakomitym stymulantem odporności. By na co dzień stymulować i zachować odporność, trzeba zażywać ruchu i zdrowo się odżywiać. Przypominam, na szczycie piramidy Cheopsa? Nie. Piramidy żywieniowej są zioła. Zgodnie z zasadą My home is my castle. Nasz organizm to nasza warownia. Od pół wieku w kuchni i na zamku miłościwie nam panuje immunobon, nad którym zawsze bzyczy pszczoła. Immunobon zawsze spaceruje w otoczeniu świty, na czele której suną ziele jeżówki purpurowej i kwiat rumianku. Tuż za nimi dumnie kroczą korzeń żeńszenia i liść melisy. Pod nogami ścielą się gęsto płatki i owoce róży. To wyborna witamina C. Półszeptem wam powiem, że w cieniu immunobona wyrasta młody następca tronu, antybiobon, z liofilizowanym sokiem z niąszu aloesa, do którego silny afekt czuje pszczoła. A jeśli infekcja niestety nas dopadnie, to co wówczas? O tym opowiem już przy kolejnym spotkaniu. Dbajcie o siebie, budujcie odporność.